Teatr i studio artystyczne iProjekt zaprezentował w klubie Politechnik musical Uśmiechy losu. Uśmiechy losu to baśniowa opowieść, która jest sennym marzeniem widzów o duchowej, szczęśliwej krainie błogości i pokoju. Jako musical pozwala nam oglądać piękny taniec, śpiew, a przy okazji kolorową i oryginalną scenografię. Interesują mnie w zasadzie te trzy formy: śpiew, taniec i zajęcia aktorskie. Dla mnie one są jakąś jednością, w której artysta może się w pełni wyrazić. Jest to też ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy zazwyczaj słuchają innej, mniej ambitnej muzyki. I wydaje mi się, że zaproponowanie czegoś innego jest jakąś formą innowacji dla nich. Może to pobudzić jakieś ich zainteresowania. Akademickie Centrum Kultury planuje współpracę z reżyserką spektaklu Agatą Jędrysiak. W ofercie kulturalnej dla studentów wyszczególniliśmy również warsztaty taneczno-teatralne, które właśnie ma prowadzić Agata Jędrusik. Zgłosiło się kilkanaście chętnych osób i prawdopodobnie warsztaty ruszą od przyszłego roku akademickiego, także zapraszamy wszystkich studentów, którzy mają ochotę wziąć udział w takich warsztatach, do klubu Politechnik. Młoda reżyserka i aktorka założyła fundację i dzięki przedstawieniom ma nadzieję pomóc dzieciom przez art-terapię. Chcemy pokazać coś zupełnie innego, w zasadzie nie dzisiejszego. I skoro jest taka treść, chcemy też, aby forma przygotowania i organizacji była taka, aby przedstawić dzieciom uczestniczącym w spektaklu, a także tym, którzy przychodzą na nasze spektakle, czym jest art-terapia, czyli w zasadzie pokazanie, że sztuka może w pewien sposób leczyć naszą duszę, naszą psychikę i tak dalej. Zbieramy na, dzięki temu wydarzeniu, zbieramy na pierwszy w Polsce ośrodek art-terapii, którym zajmie się właśnie moja fundacja, Fundacja Promocji Kultury i Art-Terapii. Miejmy więc nadzieję, że uśmiech losu uśmiechnie się do wielu dzieciaków.